Cześć wszystkim, znowu po 7, ściąg Baldur's Gate 3. Fanne pobojowisko. Zobaczmy, co my tu mamy. Kopiński łuk. Nie wiem, czy powinienem bierać te rzeczy. O, domyślam się, że to jest ich wartość. Wcześniej tego nie zauważyłem. Damy to Lucyferowi. Niektóre czyny są źle widziane. Jeżeli się przełapiesz, możesz wylądować w więziennej celi. Okej, dlaczego teraz mi o tym mówisz, gro? Czy łupienie goblinów jest przestępstwem? Mind my step. Złoto, złoto. Kopliński semitar. O, wrzucam to wszystko Lucyferowi. Co jeszcze tutaj mamy? Kolejny semitar. To był ich boss. Nie, boss tam gdzieś niżej zginął. Morgenstern. Szczepy są tanie. Rytualny kostur. Nie. Dobra, to jest ich boss. Jest scimitar. Kolczasta tarcza. O, nasze serduszko korzysta teraz z tarczy. Rękawice mocy. Zguba absolutu. Przy trafieniu atakiem wręcz możesz nałożyć karę minus 1d4 do testów ataku i rzutów obronnych celu. Zwinne dłonie plus 1. Ja się tym zaopiekuję. Resztę tych łuków nie chcemy się zbierać. Dobra. Właśnie. Czytałem trochę zasady. Było coś wspomniane o tym, że sztuczki nie kosztują nas żadnych niczego właściwie. Spróbujmy. Ja na przykład dla sztuczek mam przyjaźń. Światło. Ona przed orężem. Jeżeli rzucisz na siebie światło. Time to press ahead. Możesz to też na innego rzucać? Nie, tylko na jeden cel. No nie wiem. Jakie ty masz sztuczki? Ognisty pocisk. Właśnie, ty chyba przywaliłeś tym promieniem mrozu i chyba wygląda na to, że nic to nie skasowało ci. Dobra. Na to, że sztuczek możemy rzucać dowolną ilość. Nie wiem, kto to mówił. Dobra, Państwo wpuszczą mnie do środka? Wpuszczą. Z ich strony. Szmaragdowy gaj. Ciekawe, czy mają tu kupców jakiś. There are children here, you fool! We must run it for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! No, do powiedzenia, nie podoba mi się to podejście od tego gościa. Wojsko nie działa na tym, że tak się opierdziela, no. Chyba normalne, że czasami ktoś
przeciwnik cię będzie gonił i od czego o nich oczekiwałeś, że nagle znikną, wyparują i że przestaną ich gonić, albo że sami pozabijają wszystkich? O co ci chodzi, czerwony? Dobra. Niewiarygodne jest to, jak pokonaliśmy gobliny. Oboje jesteście bohaterami. Biegłość plus i charyzma. Mogę dodać premień. Mogę sobie dorzucić przyjaźń. O, to jest to, co miałem nadzieję, że będzie można zrobić. Okazuje się, obawiałem się, że przyjaźń trzeba będzie przed rozmową zastosować, żeby to miało jakikolwiek efekt. Ale wygląda na to, że możemy w trakcie rozmowy, jak mamy cel, możemy sobie uruchomić przyjaźń. I zadziała. Możemy dorzucić sobie jeszcze wskazówki. To też jest chyba sztuczka. Prawie na pewno jest sztuczka, więc nie powinno nas nic kosztować. O! Widzicie? Istnieje szansa, żeby nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli tego ułatwienia. Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Czy mogę spauzować? Czy jest jakiś bardziej sztampowy? Czy jest jakiś bardziej sztampowy tekst niż "Nie prosiłem o pomoc"? Bitch, please, zginęlibyście. Przemoc nie zwróci wam tych, których straciliście. Uspokój się wreszcie i rusz głową. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądać nasz resztę konwersacji. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins could be on their way. I'm more worried about this parasite than a few goblins. We need to leave. We need a healer. Dobra. To jest właśnie przykład takich rozmów, które są tak drętwo sztuczne i tak nierealistyczne, że Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Właśnie, Ungok wspomniał, gra jest strasznie ciemna. Muszę się tym zgodzić. Czy możemy jakoś szybko dostosować gammę? Reakcja gamma. A to powiększmy. Dobra. Powiedziałbym, że jest, może być trochę za jasno. Ale powiedzmy, że na takim poziomie. Spróbujemy teraz. Dobra. Jestem w chuniu. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Spokojnie, mamy perswazję, na pewno nas chętnie przyjmą. Dlaczego chcą was stąd wyrzucić? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Co z tym? Co
tym czarnym, który wyskoczył na początku tej walki i zarzynał gobliny na lewo i prawo. Szukam uzdrowiciela. Goblin got you. The druid Halcyn's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Właśnie, a dlaczego oni się odcinają? Z powodu goblinów się odcinają? Dlaczego nie przywołają paru, nie wiem, drzewców i po prostu nie wyrżną gobliny w pień? Może dałoby się przekonać druidów do przerwania rytuału. To chyba nie jest po polsku. Może udałoby się przekonać druidów do przerwania... Nie, może to jednak jest po polsku. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Więc tak, roleplayowo wiemy, że robak zżera nam mózg i że się śpieszymy, ale gameplayowo nie mamy żadnego licznika czasu, więc chętnie wam pomogę. We're messengers now. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Dobra. Przy okazji, czy mam tutaj dziennik, komu się to podobało, komu nie? Nie. Komuś się to podobało, a komuś nie. I teraz co, muszę sprawdzać karty postaci, żeby zobaczyć. Aprobata. Czy tutaj była ta aprobata wypisana dokładnie? Okej. Okay. Surprise, surprise. Lufcyfer nas nie lubi. Jeszcze kolejny powód, żeby go wywalić przy najbliższej okazji. Właśnie, czy postacie w D&D po piątce powinny mieć standardowy charakter, tak jak to w innych D&D miało miejsce, ale nie widzę nigdzie tego w karcie postaci, więc nie mogę wywnioskować, jakie charaktery mają nasi towarzysze. Poza tym, co miałem powiedzieć, sprawdziłem... Bogini Shar to jest bogini śmierci i podstępu. Jej kapłani zazwyczaj mają charakter neutralny, zły. Nasza kapłanka też może się okazać mieć trochę pieprzu, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nasza kapłanka właśnie. Srebrne serce. Tak brzmi. Będę cię nazywał, że to jest nasze serduszko. O, brzmi lepiej. A Gale? Gale będzie po prostu Galem. Ma na tyle proste imię, że jestem w stanie go zapamiętać. Canon? Canon nie żyje, widzisz? Jak najedziesz na niego myszką, to masz status śmierć. To oznacza, że nie żyje. Resuscytacja nie ma dalszego sensu. It's too late. He's gone. No! Z jakiegoś powodu jest to śmieszne. I w ogóle mnie to nie wzrusza. Dobra, ale zginął jakieś, nie wiem, 15 minut temu. Mam na szczęście zwój używienia. Ciekawe, czy mógłbym na niego to użyć. Przykro mi, wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Someone's going to pay for this.
Tucker, no, wait! What are you doing? Dobra. Mamy zwój ożywienia. Cel musi być grywalną postacią. Sorry, Canon. Ktokolwiek cię zrodził na tym świecie, stwierdził, że twoim jedynym celem jest umrzeć. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Co? Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. I should speak up. Kim ty jesteś? Aridin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Okej. Co? Kto? A, chyba z nią mieliśmy pogadać odnośnie ozdrowiciela. Okej. Szukam ozdrowiciela. Lokalne konflikty to nie moja sprawa. Fair enough. Didn't mean to get too friendly. If you want a healer, look to the druids. Nieprzyjemna osoba. Have some respect. This really isn't the time to talk. Okej, okay. Jakiś twój kolega czy coś? Możemy rzucić? Przymiast jest zbyt ciężki, żeby go podnieść. Okej. Okay. Not now. Please. Ktoś ma większą siłę ode mnie? Nasze serduszko ma większą siłę. A też nie może go rzucić. Okej. Okay. Poleżysz sobie tutaj. Dobra, no, pochodźmy sobie po okolicy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy znaleźć. Skrytobójca, który chce zabić jakąś Nadię. Okej. Okay. Mam ci zasadzić paraliżujący strzał. Wybiłeś. Dobra. Słonisz ją swoją własną piersią. Okej. Okay. Teraz to sobie poczekałeś. Okej. Okay. Dobra, zasadźmy ją właśnie tą. Jest jedną z naszych... sztuczek, skoro ta nic nie kosztuje. Jeszcze zasadzić coś jeszcze nie, dobra. Well, so much for peace. Właśnie, co to mi da ze sztuczek? Takie rzeczy, dobra. Nieważne. Ty możesz mu podciąć zwód. Przeszywający atak ma 27 punktów życia, więc jeżeli go... nie, momencik, tak, to jest tylko kłute. Zapomniałem. Przeszywający strzał mamy zużyty. Powinienem częściej odpoczywać. Dobra. Ładny kryt. Schowałem się za naszym sercem. I tyle. To będzie od ciebie. Tobie miałem zmienić zaklęcia. Dać ci pocisk magiczny.
No cóż, za późno. Czy możemy go uśpić? Możemy. Powinno ułatwić sprawę. Dobra. Co możesz mu zasadzić? Jaki specjalny atak? Mu przeszywający atak zasadzić. Siema. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Po pierwsze, co? Po drugie, co? Mam ją szukać. Nie. Gonetę? Diabla pani? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Właśnie wyperzliśmy z piekła na pokładzie tego statku, który rozbił się niedaleko stąd. Może widziałaś, jeżeli nie wpatrywałaś się cały czas w teleskop, a jak wpatrywałaś się cały czas w teleskop, to prawdopodobnie też to mogłaś widzieć. Porwał mnie łupież, co umysło. Jego statek poleciał wprost do Avernusu. I to nie będzie nawet zbyt trudne bez żadnych pomocy. Dobra. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Co? Tymi monetami można zasilać piekielne machiny. Okej. Okay. Zapomniałam rękawicy mocy nałożyć. Dobra. Czemu właściwie mi się miecz świeci? Nie wiem. Praca z tym skrytobójcą? Złoto. Morgenstern. I zwyczajna trucizna. Pokryj wyposażoną broń trucizną. Masz to, Lucifer. Brzmi jak coś w twoim stylu. Możemy go rzucić? Nie, ten przemysł jest zbyt ciężki. Jeżeli tutaj zrobimy, za ciężkie aby rzucać. If not over, then through. Dobra. Przy okazji, zróbmy nasz pierwszy mały odpoczynek. Powinno nam zregenerować część naszych zużytych rzeczy. Z innymi wszystkie nasze zdolności. A co tu jeszcze mamy? Dobra, pozwiedzajmy to. Trochę. Właśnie, mamy rozmowę ze zwierzętami. Czy
to jest moja sztuczka, czy co to było? U pierwszego poziomu. Z jakiegoś powodu mogę to rzucić mimo wszystko, że nie mam już zaklęć, okej? Seems like a good moment to talk. No hej. Get out. The squirrel lunges at your foot and bites it. Że miał kopnąć. A to za co? You're trespassing. This is my territory. Że miał zastraszyć. Czego mielibyśmy straszyć wiewiórkę? Jest to dość miejsca dla nas obojga. Poziom pewności 10. Nie wiem, czy wszędzie to powinniśmy używać tej przyjaźni, skoro to... Skoro... Cel może oskarżyć cię o zauroczenie. Wiecie co? Mam pomysł. Używajmy zawsze, dopóki nie spotkamy okazji, że to rzeczywiście coś złego dla nas zrobi. Wtedy się zacznę zastanawiać, czy to zawsze powinniśmy robić. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Tak, jaśnie, wiewiórko. Jestem zaszczycony twoją wielkodusznością. Mikstura szybkości. Składnik alchemiczny. Okej. Wygląda na windę. Won't budge. Won't budge. Okej. Na to, że ktoś na dole siedzi na windzie i ją blokuje. Dobra. Zastanawia mnie jedno. Te czary... A okej, to jest rytuał. Nie zauważyłem tego. Czyli to zapewne oznacza, że ich rzucanie nie wymaga... to jest ciekawe. Jest dużo rzeczy, na które będę musiał zwracać uwagę w przyszłości, kiedy będę dobierał czary. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem, czytając trochę zasady D&D 5. Mianowicie tuż obok zasięgu widzicie, przy niektóre czary mają coś takiego jak koncentracja albo test ataku. Test ataku to oczywiście. W D&D 5 w porównaniu do D&D 3 większość, jeżeli nie wszystkie czary ofensywne, wymaga udanego testu ataku. Więc nie zauważyłem, że rzeczywiście to jest to napisane przy tych czarach, ale jest, więc rzeczywiście teraz będziemy możli widzieć. Jeżeli ktoś ma wysokie KP i ciężko do niego trafić z kuszy, to czarem również może być ciężko do niego trafić. Dobra, druga rzecz to rzut na mądrość. Rzut na mądrość to nie wymaga wyjaśnienia. Natomiast są czary, które jest napisane koncentracja. To oznacza, że można naraz podtrzymywać tylko jeden czar, który ma napisane koncentracja. Czyli jak rzucimy błogosławieństwo, to potem nie możemy rzucić tarczy wiary, ponieważ postać może się skupiać naraz tylko na jednym czarze wymagającym koncentracji. Jeszcze kilka innych zasad, które to opisują, między innymi, że koncentracja się przerywa, jak ktoś nas zabije. Chyba dosyć oczywiste. Dobra. Okej, przy tamtym gościu była czerwona ikonka, jak próbowaliśmy go ograbić. Tutaj nie ma. Czy to oznacza, że to jest kradzenie, ale nikt nie widzi?
zobaczmy, jak to będzie na nas wyglądać. Okej, wybaczcie, złą postacią to zrobiłem. Spójrzcie na tego przystojniaka. I nawet nie zmieniło nam koloru włosów. Wybornie. Wchodzimy do groty. No, you just care about your stupid apprenticeship. Take that back. Right now. Wiecie co, tego też nie lubię. Wchodzimy do nowej lokacji i NPC krzyczą do siebie coś w stylu: ej, podejdź do nas i porozmawiaj z nami. To też takie sztuczne zachowanie. Bells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Ludzie, spójrzcie na to z realnego punktu widzenia. Możecie uciekać do wrót Baldura i się nudzić, albo możecie tutaj zostać i mordować gobliny. Ja bym wolał mordować gobliny, ale nie jestem wami, więc... Ale tutaj jest coś od perswazji, więc użyjmy perswazji. Ciach. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. To nie jest... Zergen. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Jeżeli goblin podejrzewa wam gardło, to zdecydowanie na to zasłużyliście. To nie jest prawa rzecz, żeby zrobić, to jest fajna rzecz, żeby zrobić. Mordowanie goblinów jest fajne, ludzie. Miejcie trochę zabawy w tym życiu. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Ktoś mnie obserwuje. Okej, ciekawe o kim mówisz. Mówisz o tym gościu? He stares right past you, as if you're invisible or boring. Odwróć się, żeby zobaczyć na co patrzy. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Przyjrzyj się skałom w poszukiwaniu przejścia. Ciekawe, skąd mamy tą wszechstronność. A nieważne. You look the rocks over, but find no sign of a way through. A cóż, wygląda na to, że dziecko wyparowało. Jedyne logiczne wyjaśnienie. Siema. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Okej. Dasz mi pierścień, to wezmę pierścień. Call it. Heads or tails. Może? Heads it is. Okej. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Dzięki za darmowy pierścień. Hey, hold on, you gotta pay for that. Twoją zapłatą będzie doświadczenie. Pierścień należy teraz do mnie.
moment. Jeżeli to jest kupiec, nie chcemy go wkurzać. Ale coś mi mówi, że ten pierścień jest lipny. Czy mogę się dowiedzieć, ile on chce, na ile chce nas okantować? Jeżeli to 5 sztuk złota, to okej. Okay. Jeżeli 50, no to mniej okej. Okay. Dobra, ale jak będzie, że uznajemy to za datek na biedne dzieci. You got it. One sec. That's what I got. Okej, nawet nie wiem, ile mu zapłaciliśmy. Dobra, możemy w końcu pozbyć się złomu. Dobrze. Wygląda na to, że masz ograniczoną ilość złota, więc nie będziemy mogli ci opchnąć wszystkiego w nieskończoność. Okej. Nie możemy handlować całą drużyną, musimy handlować pojedynczymi postaciami. Okej. Momencik, mam już jeden rapier, drugi mogę sprzedać. Szanty dla Suczej Królowej. Żrąca buława. Poroś tą bańką w celu, by pokryć go. 1K4 obrażeń do kwasu to jest całe nic. Jeżeli to jest zwykła akcja, to zawsze lepiej będzie zrobić coś innego, ale to może być AOE, a także podłoże i wszystko w pobliżu żrącą mazią. Okej, to może się okazać lepsze, skoro jeżeli to jest AOE. Dobra, zachowam to. Woda. I... ława próżni. Jeszcze się tym nie bawiliśmy, ale to nie jest coś, co mnie jakoś super ciekawi. Dobra, a co ty masz? Co z tym pierścieniem? Dostaliśmy go w końcu, czy nie? Nie, nie widzę przynajmniej nic takiego. Masz kałamasz ekstra. Masz zupę krewetkową, jeszcze lepiej. Pierścień nieskończonych życzeń. Pierścień Likuensa. Pierścień bycia naprawdę niewidzialnym. I pierścień odporności na mrówki. Widzę, że tu mamy... takiej klasy artefakty. Kurde. O, 5-6 złota, kurcza, i konkurencyjne ceny. Musimy się zastanowić nad tym kiedyś. A poza tym masz łopatę. Czy co, kupię łopatę? Brzmi jak coś, co w tego typu grze się przyda. Prędzej czy później. I dobra, masz... masz barwniki. Czy mogę wziąć tyle, ile... nie... czy mogę wziąć tyle... okej. Okay. Powinna być opcja wyrównaj. Tak samemu muszę wyliczyć, że brakuje 47 sztuk złota. I równo, równo. Teraz ty. Już mamy więcej niż gość ma złota. Dobra. Czy to mogę od ciebie odzyskać potem to złoto? To jest dosyć ważna sprawa. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on. Chciałem po prostu pomóc przedsiębiorczemu diablęciu. Oh, you have. You definitely have. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. Jaki miły gość. You realize your bag feels light. You were just robbed. Hey. Tam widzę ktoś. That's curious.
uciekł do tej dziury. No to, że możemy być za mali, żeby wejść do środka. Dobra. Nie wiem, co dokładnie oznaczało to, że zostałem okradziony. Czy coś mi zniknęło? Dobra, oddawaj złoto. Dobra. Czy mogę jakoś sortować? Poukładać tutaj przedmioty? Nie. 2023 rok, nie odkryliśmy opcji sortowania przedmiotów. Szkoda. Mamy jeszcze trochę więcej gratów, ale nie mamy innych ludzi, którzy by to mogli kupić od nas. Hi. Właśnie mnie okradziono. Widziałeś tu kogoś podejrzanego? Me? Suspicious? No? Mów prawdę, albo rzucę cię na pożarcie niedźwiedziowi. Ciekawe. Przyjaźń daje bonus do zastraszania. Czemu by nie? Dwie jedynki. Krytyczna porażka. Nice try. The bears are nice here. I think. Nie zaprzeczyłeś, że mnie okłamałeś. What? No, we didn't do anything. Me and Mattis and Mo, we just. I wasn't supposed to say her name. Anyway, I won't say anything else. You can't make me, even if you murder me. Before you can say anything else, she sprints away. A, to ona była. Okej, nie zauważyłem. Też tam uciekła? Do dziury? Tak. Potrzebowali pewnie byśmy jakiegoś niziołka, żeby mógł tam wejść. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Przypadkiem nie zabrałeś czegoś, co nie należy do ciebie? Me? No, promise. I'm just a kid trying to make a living. You know who you should talk to? Mol. She's my boss, I guess. Good at finding stuff. Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. W takim razie uzyskam odpowiedzi od niej. You bet. Good luck, pal. Dobra, ale póki co nie zmieścimy się. Dobra, momencik. Przyjrzyjmy nasze księgę zaklęć. Pierwsze, tobie miałem skasować uśpienie. Nasz bard jest od usypiania, ty miałeś wziąć magiczny pocisk. Właśnie, odzyskanie mocy. Jak to działa? Po prostu to używasz i... tyle? Ej, wymaga ładunki mocy. Odmawianie raz na długi odpoczynek. Okej. Ciekawe, czy to można użyć na kimś innym. Myślę się, że nie. Dobra, czy mamy jakieś zaklęcie, które by nas zmniejszyło? Domyślam się, że nie. Zmień wszystkie aspekty swojego wyglądu. Wygląda na to, że nie. Dobra, będziemy musieli to jakoś inaczej rozwiązać. Z tymi magicznymi rękawicami. Mogę sobie po prostu wziąć?
Są metaliczne rękawice. Rzut obronny, siła, plus jeden. Dajmy to naszemu sercu. Właśnie, czy to jest lepsza tarcza? Nie? Dobra. Dobra. Zrobimy na razie krótką przerwę. Daleko się nie posunęliśmy do przodu. Ale no, jeszcze rozpoznaję tą grę i tym bardziej rozpoznaję miejsce, w którym się znaleźliśmy. No jak mówiłem, w ogóle grałem tylko kawałek wcześniej, więc kompletnie nie wiem, co nam, przez co teraz, co nas czeka, czego powinniśmy szukać i tak dalej. To jest przejście kompletnie na ślepo. Będziecie musieli z tym handlować, że jednak może być progres trochę wolny. Dobra, ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.